pierwszy raz, kiedy nie byliśmy w sumie przez większość drugiego semestru w szkole, więc to jest zdecydowanie dziwne przeżycie, trudne przeżycie. Nigdy nie żegnaliśmy się z uczniami w taki sposób. Ja zastanawiałam się naprawdę długo nad tym, co im dzisiaj powiedzieć, no bo to no, dla mnie jest to przykre. Co ciekawe, uczniowie podkreślają, że oni dzisiaj przyszli z wielką radością. Wiadomo, że zawsze na koniec roku przychodzi się z radością, ale ze szczególną i że tej szkoły jednak im brakuje. No na pewno brakuje, bo nauczanie zdalne no przecież się ograniczało do realizacji podstawy programowej, a te więzi jednak i między nauczycielami, i między rówieśnikami to zostało pozrywane. No, tak to wygląda. Chyba największym problemem były lekcje online. Trzeba było wejść i, no i być aktywnym na tym lekcji. Nie tak jak na żywo, tylko online. Mniej lekcji przede wszystkim. W sumie to jak my normalnie 5 matematyk w tygodniu, to teraz były z 3, więc tak w sumie, no mówię, no okropnie mi poszło to zdalne nauczanie. Ja wolę do szkoły, szkoła jest lepsza. Jeszcze rok przed Wami tutaj w szkole. Do jakiej szkoły chcielibyście wrócić we wrześniu? Tej właśnie edukacji przy komputerze w domu, czy jednak z kolegami i koleżankami? Z kolegami i z koleżankami. Wolałbym w szkole w ławkach, bo tam się jednak więcej uczymy. To trzeba sobie powiedzieć szczerze i no duża, duża rola teraz dla nas i dla nich, żeby spróbować to odbudować, ale to myślę dopiero od września, o ile nam się uda.